Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Strzelca i zapraszam Was do wysłuchania Waszego czytania rocznego na 2024 rok. To będzie rozkład 12 domów astrologicznych i weźmiemy też przesłanie z kart anielskich. Dziękuję wszystkim, kto mnie ogląda, kto subskrybuje ten kanał, kto pisze komentarze. Również zachęcam nowych widzów do subskrybowania, do napisania komentarzy w ramach wymiany energią. I zaczynamy rozkład. Zrobię dla Was czasówkę, żeby mogliście przejść od razu do czytania, ponieważ rozkład jest duży i zajmie to dużo czasu. Dobrze. I tak, rozkład jest gotowy i przechodzimy do interpretacji. Centralna karta pokazuje ogólne tendencje tego roku, ogólną energetykę tego roku. I piątka mieczy wskazuje na różnego rodzaju walki. Czyli możesz działać w trybie walki, możesz tutaj o coś się starać i to nawet przy tej energii może dobrze pójść, może wyjść, ale to tak zwane pirowe zwycięstwo, czyli coś osiągnięte, ale ciężkim kosztem i może w ogóle to niepotrzebne było. Również to energia, która pokazuje konflikty, więc tutaj rozstrzygnięcie konfliktów, jeżeli je masz, złagodzenie konfliktów, wyjście z sytuacji, które były dla Ciebie stresujące, bądź uważałeś, że te sytuacje albo te rzeczy niesprawiedliwe. Również to karta, która często pokazuje trudne relacje. Relacje, gdzie są trzecie osoby, gdzie ktoś się wtrąca, gdzie ludzie rywalizują ze sobą. I gdzie idzie taka energia, kto kogo, kto mądrzejszy, kto silniejszy, kto zrobi więcej. Więc tutaj jak konkurencja jakaś. Będziemy jeszcze wracać do tej energii, ponieważ tutaj może to być u niektórych jako sprawy prawne, bądź jakieś inne walki. Zobaczymy. Znaczy pierwszy dom pokazuje, jak nas widzą inni ludzie i nasze zasoby energetyczne. Karta kapłanki wskazuje, że może niektóre z Twoich znajomych nie ufają Tobie
uważają, że coś ukrywasz, albo też to jest taka energia bardzo tajemnicza, czyli uważają, że masz jakieś zdolności z typu magia, ezoteryka, dobrą intuicję masz, że jest coś niezwykłego w tobie. Jeśli mówić o potencjale energetycznym, ta karta wskazuje, że kontakt z naturą będzie dawać tobie więcej energii i tą energię możesz wykorzystywać na swoje dobro, czyli to przebywanie w lesie na przykład, to kontakt z drzewami i generalnie wszystko, co dotyczy natury i Matki Ziemi. A kolejna karta pokazuje finanse. I tutaj dziesiątka mieczy. I kochani, tutaj tak, wszystko zależy od sytuacji, w której jesteście. Dla niektórych tak, ta energia może wskazywać na trudną sytuację finansową, z której będziesz wychodzić. Coś tutaj będziesz zamykać. Może jakiś dług ktoś będzie spłacać. Tak? Ta energia mówi często o zamknięciu jakiegoś długu, spłaty kredytu. A tutaj też jak może być walka o to. Natomiast jeżeli nie masz jakichś tam poważnych problemów finansowych, ta energia wskazuje, że może coś się zmienić w Twoim podejściu do spraw finansowych. A możesz szukać jakiejś alternatywy, nowego środku, nowego sposobu do zarabiania, nowego sposobu do wydawania pieniędzy, jakby jakieś alternatywne metody. Możesz odbierać coś jako strata, tutaj to zaznaczone, ale to troszeczkę przeskoczę, pokazane, że jeżeli o coś walczysz, uważasz, że coś straciłeś, ta energia mówi o tym, że przestań walczyć, wyjść z trybu walki i dostaniesz to, czego chcesz. Kolejna energia pokazuje relacje z dalszą rodziną, podróże niedalekie, przyjście informacji, relacje z rodzeństwem, środki transportu. Dziewiątka pentakli pokazuje, że masz dobre relacje z rodzeństwem, z rodziną. Może to też wskazywać, że nie potrzebujesz za bardzo kontaktów, że czujesz siebie bardzo samowystarczalny, samowystarczalna, że jest cię dobrze ze sobą. Również ta energia może wskazywać na podróże w piękne miejsca. Piękne miejsca, które dają tobie pozytywne emocje, gdzie czujesz siebie lepiej niż w domu nawet. Ponieważ tutaj taka energia troszeczkę takiego luksusu. A również to karta w tej pozycji może wskazywać na zapotrzebowanie na bardziej luksusowy środek transportu i zakup na przykład czegoś takiego. No, dla kogoś to nowy rower na przykład, dla kogoś to jest nowy, bardziej luksusowy samochód. Tutaj u niektórych też zaznaczone aspekty kredytów. I tutaj też ja troszeczkę znów takie przeskoczę, ponieważ pokazane, że jeżeli starasz się na przykład o jakieś dofinansowanie bądź jakiś kredyt, to tutaj bardzo ważne wykorzystywać to na rozwój. Więc jeżeli chcesz osiągnąć, dostać jakąś kwotę i zainwestować w coś, co jest tylko piękne, ale nie procentuje, może to właśnie być to zwycięstwo, które nie prowadzi do czegoś dobrego. A więc tutaj przesłanie takie, podchodzić do kredytów rozsądnie. Kto w tym roku będzie o to się starać? Nie znaczy, że tego nie wolno robić oczywiście, ale nie robić to z celą coś sobie tam, nie wiem, zwiększyć poziom luksusu, żeby komuś na przykład coś pokazać, bądź coś w tym rodzaju. Chodzi o to, że to powinno oprocentować. To powinno służyć dalej na twoją korzyść jakby. Tak jest tutaj pokazane. Tak, przechodzimy do kolejnej karty i ten dom pokazuje
to, co dziedziczymy po rodzicach, to ród po macierzyńskiej linii, matka. Również ten dom często pokazuje nieruchomości nasze. I tutaj tak, ta energia mówi, że odziedziczyłeś po przodkach talenty, jakieś umiejętności, generalnie zasoby, które pomagają tobie w życiu. Pomagają tobie iść do przodu, osiągać sukcesy, jakieś umiejętności. To jest energia, która pokazuje, że przodki ciebie wspierają w twoich działaniach, w twoich sukcesach, w twoich osiągnięciach. Kolejna karta pokazuje relacje z dziećmi. Jeżeli masz, również to dom, który pokazuje nasze twórcze uzdolnienia, nasze pasje, wszystko, co robimy z przyjemnością. Również to dom świętowania, imprezowania. I tak, jeżeli chodzi o dzieci, królowa Puchary mówi o bardzo ciepłym, bardzo takim troskliwym podejściu do dzieci. To jest, nie wiem, gotowanie, sprzątanie, dbanie o to, żeby wszystko było tutaj maksymalnie w dobry sposób zrobione. Tak? To też bardzo silne, emocjonalna więź. No, oczywiście to jest u każdego, kto ma dzieci, ale tutaj ta energia często pokazuje takie przejmowanie się, także jakby się przejmowałeś swoimi dziećmi. Może się martwisz o coś, że coś jest niesprawiedliwe, co dotyczy twoich dzieci. Jakby tutaj zaznaczona taka energia. Możesz próbować nawet o coś walczyć, tak, co dotyczy twoich dzieci. Również ta energia może wskazywać, że zaproszenie od kobiety na jakąś imprezę, święte miejsce, gdzie ludzie się bawią. Jeśli mówić o pasjach, to pasje twórcze, artystyczne, ezoteryczne nawet, to coś, co dotyczy jasnowidzenia, jasnoczucia, pracy z energiami. Dla kogoś to, co dotyczy jakichś domowych rzeczy, typu gotowanie, artystyczne, czyli na przykład jakie aktorskie uzdolnienia i tak dalej. Kolejna karta pokazuje pracę, zdrowie i nasze relacje z ludźmi w pracy. As Pentakli pokazuje, że w tym roku u kogoś może być rozpoczęcie nowej pracy, bądź w pracy pojawiają się nowe możliwości. As Pentakli my widzimy rękę Boga, która daje nam ten pentakl, a co już my zrobimy z tym pentaklem, od nas zależy. Więc tutaj bardzo ważne patrzeć uważnie, jakie możliwości przed wami będą w tym roku, jeżeli chodzi o karierę, ponieważ tutaj może być coś dane, co będzie pomocne. Również dla niektórych to może iść jako przejście na własną działalność, bądź jeżeli już jesteś na własnej działalności, to jako nowa gałęź, jako na przykład nowa usługa, nowy jakiś projekt, tak? Jeśli mówić o zdrowiu, to ta energia pokazuje generalnie wysoki potencjał zdrowia. Natomiast jeżeli ktoś ma problem ze zdrowiem, ta karta w sumie mówi to samo. Tak, będzie dana tobie szansa na poprawę swojego zdrowia, którą warto będzie wykorzystać. Czyli szansa to w postaci informacji, w postaci dobrych ludzi, w postaci wyższych siły. Ciebie mogą wspierać w tym. Kolejny dom pokazuje nasze relacje w związkach, jeżeli chodzi o sprawy biznesowe, o sprawy sądowe. Tutaj u niektórych to zaznaczone. I tutaj tak, jeżeli masz jakieś trudne relacje, typu trójkątne, typu relacja wracacz, to tutaj pokazane, może rzeczywiście coś do ciebie powrócić. Możesz to odbierać jako zwycięstwo, ale to tutaj bardzo mocno trzeba się zastanowić, czy to jest tobie potrzebne, czy to nie jest takie zwycięstwo, które na dalszą przyszłość nie przyniesie tobie radości.
Dla tych, kto jest w stałych związkach, i tutaj nie ma mowy o jakichś tam trójkątnych relacjach albo wracaczach, ta energia, sąd ostateczny, jest bardzo zasobowa i mówi o tym, że jako jakaś pomoc dla Twojego związka. Może to też być jako przyjście nowej duszy w rodzinę. Również tutaj pokazano, że coś może przyjść dobrego dla całej Twojej rodziny, czyli dla Twojego partnera, dla Twoich dzieci, jak jakaś pomoc. Tutaj u niektórych może iść jako na przykład, jeżeli chcesz zmienić dom, mieszkanie, coś, żeby było więcej komfortu, to tutaj jakby możesz to dostać. Tak pokazane. Dla tych, kto szuka sobie pary, również ta energia bardzo zasobowa, ona zapowiada często przyjście osoby, która w jakiś sposób odmieni Twoje życie. W związkach stałych, gdzie są trudności, gdzie idzie rywalizacja, nieraz tak się zdarza, że nieprawidłowa energia zaznaczona, że ludzie walczą, kto, kogo, czy sobie poradzisz by ze mnie, czy by ze mnie nie poradzisz. Tutaj jakaś szansa harmonizować, uzdrowić tą relację. Kolejny dom pokazuje zasoby naszych partnerów życiowych, pokazuje niebezpieczeństwo i też nasze transformacje. I tutaj pokazane, że co by nie było w Twoich relacjach, w jakimś momencie możesz odczuwać wsparcie swojego partnera albo partnerki. A również ta energia mówi o transformacjach bezpośrednio w relacjach z ludźmi w związkach. A jeśli patrzeć jako niebezpieczeństwo, to właśnie to tutaj wychodzi na pierwsze tło, jeśli patrzeć na tą kartę. Wyjść z trybu walki, z trybu konkurencji, z trybu ktoś lepszy, ktoś gorszy. Tutaj pokazano, że warto coś odpuścić. Nie znaczy, że w ogóle nic nie robić, po prostu może nie robić nadmiernie. I to pomoże przybliżyć to, czego pragniesz. Kolejny dom pokazuje dalsze podróże, pokazuje edukację i w jaki sposób będziesz podchodzić do takich zagadnień życiowych. Królowa Pentakli wskazuje na to, że jeżeli będziesz miała jakieś problemy, to będziesz do nich podchodzić praktycznie. Bez takich zbędnych emocji i generalnie to pozycja dorosłego, to pozycja dojrzałej kobiety, dojrzałej osoby, która te problemy rozwiązuje. Nie wchodzi w ofiarę, nie obwinia innych, tylko widzi, tutaj coś nie tak, no to nad tym popracuję, spróbuję to zmienić. Również ta energia może wskazywać na zakup jakiegoś kursu, szkolenia, pójście na studia, jakby kupowanie czegoś, co się wiąże z edukacją. Również to może być zakup wycieczki. Tak. Bądź tutaj też idzie podróż z koleżanką, z jakąś kobietą, bądź generalnie kupowanie czegoś, co się wiąże z podróżą, co pozwala nam gdzieś wyjechać, wypocząć. I tutaj to takie też energie wysokiego jakby dostatku, coś takiego, co może być nawet drogie, takie miejsce, które się kojarzą z wysokim dostatkiem. Też to mogą być zwykle piękne miejsca, tak? Piękny, wysoki dostatek pod względem natury, że to jest bardzo piękne. A to może tak być, że gdzieś daleko możesz odwiedzać jakąś kobietę, tak? Wyjeżdżać. No daleko, znów takie, to jest dla kogoś 50 km, dla kogoś 5 tysięcy, więc tutaj tak pokazane. A kolejna karta pokazuje to, co chcemy osiągnąć w tym roku. Nasza kariera,
nasze kontrakty, nasze relacje z przełożonymi, kto je ma. I tutaj pokazane, co chcesz osiągnąć. Rozwiązać jakąś konfliktową sytuację, bądź sytuację, gdzie nie ma jasności, o którą dawno walczysz, która ciebie może nawet irytuje już od dawna. Sytuację, w którą zamieszany inne ludzie, bądź wtrącają się inne ludzie. Też ten dom często pokazuje relacje z przełożonymi. Dla tych, kto je ma, też ta karta pokazuje jakąś konkurencję. Konkurencję, bądź nawet konfliktowość u niektórych, ale to też taka energia, która daje nam coś do myślenia, gdzie my o coś walczymy i rozwiązujemy problem. Ponieważ lepiej być w energii piątce, także coś się dzieje, to ja przejdę na nowy poziom, niż być w stagnacji. Więc tutaj może coś się dziać. Jedyne, co tutaj centralna energia przypomina, że może nie wchodzić właśnie w takiego, że udowodnię, zawalczę aż tak. Chociaż w niektórych oczywiście momentach to jest potrzebne. No, jakoś tutaj wychodzi bardziej, że to lepiej niwelować. Nie to, żeby koniecznie w ogóle przestać o coś walczyć, ale jeżeli jest tego nadmiar, to też siła działania równa sile przeciwdziałania. Niż więcej coś walczymy, daj nam wszechświat, nas może odrzucać do tyłu przy tej energii. Znaczy kolejny dom pokazuje naszych przyjaciół, dalszy krąg. I to też jak udzielanie się w różnych stowarzyszeniach, organizacjach, grupach. I ta karta wskazuje, że możesz mieć przyjacieli, przyjaciółek w pracy, bezpośrednio w tej, w której teraz jesteś, bądź zapoznałeś się z kimś wcześniej, kiedy pracowałeś gdzieś w jakimś miejscu. I to kontynuacja tej przyjaźni. Również to udzielanie się w takich grupach, przebywanie w takich grupach, gdzie ludzie umieją robić podobne rzeczy, mają podobne zainteresowania, podobne pasje. I kolejny dom pokazuje, co ukryte, czego nie widzisz. A trójka buław mówi o tym, że możesz nie dostrzegać jakiejś możliwości w swoim życiu. To coś w rodzaju, że trzymam się czego, chcę powrotu do czegoś, chcę, żeby koniecznie do mnie coś wróciło, bądź coś utrzymać chcę, a tam, gdzieś dalej, jeżeli na to się otworzysz, są lepsze perspektywy dla ciebie. Też u niektórych może iść jako, czego nie widzisz, co jest ukryte, nie widzisz jakichś swoich talentów, jakichś swoich umiejętności. A też przy tej energii to może iść jako ograniczanie jakiejś wolności. Czyli może przyszedł czas na jakieś przemieszczenie i jest jakaś energia bądź przekonanie, które to blokuje. A teraz wytłumaczę, o co mnie chodzi. Przemieszczenie, dosłownie przeprowadzkę. Na przykład, nie wiem, do innego mieszkania, do innej miejscowości, do innego państwa nawet. A również to jako potencjał finansowy, to też jest zaznaczone, finansowy i co dotyczy rozwoju działalności, jakby może coś być przed tobą jeszcze ukryte. I główne przesłanie anielskie tutaj, anioł relaksu, pamiętaj o odpoczynek. Tutaj można też to traktować jako nie bój się coś spowolnić, nieraz i przestań o coś nadmiernie walczyć i osiągniesz, czego chcesz. Tak jest pokazane. Bardzo dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.